Zaczynając właśnie to rozważanie, bo tytułem podnieście głowy wasze, chciałbym, abyśmy skłonili jeszcze głowy. Ja w cichę, krótkie, osobiste modlitwy, jak mam zwyczaju, polecę się pobudzić. Podnieście głowy wasze. Chciałem przeczytać adekwatny wiersz, który jest mocnym wierszem. Wiecie, Bóg mi to kiedyś, bo tworzę też poezję, ale myślę, że to jest jak najbardziej to adekwatne. Nieświadomość miłości, taki tytuł jest. Odarci ze strzępów sumienia, nie czuli na świata krwawiącą ranę z rozdartymi sercami, co ciekną posoką obojętności, beznadziejnością rozpołowionymi myślami. Marsz to szkieletów obleczonych bezsilnością. Marsz pustych oczodołów, gdzie błękit nie zamieszka na stałe. Niebo obce tak jest jak wilgoć skał. Otchłań mogił z prochu ciał. To my. Tam zew, serc w kamień obrócony zimny. Bez uczuć porywów wstrząsu dusz. Bez miłości wszechwspółczującego eksplozji jego łaski. Rozpruwającej podstawy wnętrz, egoizmem rozrastane ściany, igłami pychy szyte życiorysy. Obejmowane łapczywie ramionami, rządzy pieniądza i władzy. Bez początku, z końcem. W spojrzeniu bezgranicznej miłości akceptującego topnieje nieświadomość. Ożywa nadziei latorośl. Wspaniałość jej onieśmiela, słup brzmienie nieme się staje. Prostotą wybawienia zachwyca, subtelnością delikatności odziana, cierpliwością nieskończoną poza rubieże wszechświata. Bóg w Biblii też pokazuje, że my bez Boga rzeczywiście jesteśmy bez Jego miłości, bez naprawdę tego doświadczenia tej miłości. Bo powiem wam, że kto tak naprawdę w pełni doświadczył miłość Boga? Tak naprawdę w pełni poczuł tą miłość, która powoduje całkowite poświęcenie się Bogu, która powoduje całkowitą zmianę wnętrza, która powoduje moc, której... Właśnie to jest ten temat. Bo dużo można mówić o tej miłości, ale miłość Boża nie jest sentymentem, prawda? Miłość Boża jest czymś, co wstrząsa naszymi, bo jest powiązana ze sprawiedliwością też Bożą razem i wstrząsa naszymi wnętrzami. I bez tego jesteśmy jak ten marsz szkieletów bezsilnością obleczonych. Dlaczego? Dlatego, że co my możemy zrobić? Tak naprawdę. Powiedzcie mi, bez Boga. Co my możemy zrobić bez Boga? No nic. Tylko co złe, prawda? Co złe my możemy zrobić? Bo my mamy złe natury. I to Biblia mówi wyraźnie. Nie ma innego sprawiedliwego. Wszystko, co robimy, jest skażone grzechem. Dlatego potrzeba Chrystusa w naszym życiu właśnie w pełni. I dlatego Pismo o tym mówi. A to przysłowie właśnie, abyśmy podnieśli głowy, żebyśmy mogli podnieść głowy, Bóg chce po prostu to nam dać. Chce nas całkowicie jakbym powiedział to dzisiejszym współczesnym językiem, zresetować, czy jeszcze inaczej, napełnić, zmienić totalnie, żebyśmy po prostu mogli wyjść i byli świadkami. Żebyśmy byli świadkami, bo największymi świadkami się stajemy wtedy, jeżeli jesteśmy z Chrystusem i nasze życie świadczy, a słowa są tylko dopełnieniem. Nie odwrotnie. To nie słowa są głównym trzonem naszego świadczenia, a może się tak wydawać. Nie. Nasze życie. Dlatego, że ludzie mogą... Możemy nic nie mówić, ale ludzie będą widzieć zmianę. Ludzie będą widzieć innego człowieka, prawda? Inaczej zachowującego się, inaczej prosperującego. Nie pod tych ludzi my będziemy to robić. My po prostu tacy będziemy. My nie będziemy to robić dlatego, że inni będą nas obserwować, bo to nie ma tutaj znaczenia, bo to jest już gra, prawda? Natomiast jeżeli ja nie mam świadomości, a Bóg mnie przemienia, ja wtedy świadczę. I wiem, że powiem wam taki przykład. Jedna osoba gdzieś tam na targu, też to było rozdawanie jakiejś żony, i podeszła do jednej naszej siostry i mówi: wiesz co? Mówi: wie pani? Pani jest jakaś inna. Wiecie, wyobraźcie. Podeszła: pani jest jakaś inna. Ale ona to widziała. Wiecie, ona to widziała. I ona nie musiała, w ogóle z tym człowiekiem nie rozmawiać. Ten człowiek obserwował ją. Obserwował.
jak ona się zachowuje, co ona robi. Wiecie, my jesteśmy też bardzo obserwowani, musimy też mieć świadomość. I dlatego masz to szkieletów, ale Bóg chce te szkielety zapełnić ciałem, chce nam dać ciało, a szczególnie to właśnie zbawione, oczywiście nie w tej chwili, nie od razu, ale napełnić duchem, czyli można by powiedzieć to duchowe ciało, teraz, w tej chwili, w tym momencie. Dlatego Biblia mówi to wyraźnie i otwórzmy ten werset. To jest Łukasza 21-28. Bez Boga mamy twarde serca, zimne serca, które potrzebują po prostu tej Bożej mocy, Bożej miłości, Bożej sprawiedliwości, dlatego że jedno i drugie jest tak ważne. 21 Łukasza i 28 werset. A gdy się to zacznie dziać, spójrzcie w górę i podnieście głowy, gdy zbliża się wasze odkupienie. Czy podnosimy nasze głowy? Nie fizycznie, ale duchowo. Czy podnosimy nasze głowy i mamy świadomość, a może nawet i, wiecie, fizycznie, jak byłem w Londynie, no to mocne doświadczenie miałem całkowitego się poddania Bogu. Tak mnie tam pokierował. To kiedy, wiecie, wracałem z pracy albo do pracy, to patrzyłem w górę. Wiecie dlaczego? Bo ja tęskniłem za Jezusem. Żeby On przyszedł. Żeby On przyszedł. Mój Zbawiciel. Którego kocham. Żeby On po prostu już przyszedł. Czy ta miłość wewnętrzna, ta moc jest nas? Dlatego podnieście głowy wasze, jeżeli zobaczycie co? No zobaczycie te znaki, prawda? Znaki czasu, w którym żyjemy. Zrozumiemy sercem i przeanalizujemy to, co jest napisane. Zaraz tu wrócimy, ale Psalm 90. Otwórzmy Psalm 90, Psalm Mojżesza. I tam jest ciekawy fragment właśnie. Psalm 90, bo to jest Psalm Mojżesza. Tak. I 12 werset. Naucz nas liczyć nasze dni, abyśmy przywiedli serce do mądrości. To jest nawet to lepiej przetłumaczone. Słuchajcie, przywiedli serce do mądrości. Naucz nas liczyć nasze dni. Naucz nas spojrzeć na ten czas. Naucz nas zrozumieć ten czas, w jakim żyjemy. Naucz nas, bo to nie jest oczywiste. Wiecie, nam się wydaje, jak adwentystom, że dla nas to jest takie oczywiste. Nie. To nie jest takie oczywiste. Nawet jeżeli jesteśmy adwentyści, mamy świadomość i nazywamy się od adwentu, czyli od oczekiwania, to mimo wszystko jest to bardzo nieoczywiste. Naucz nas i daj nam mądre serce, prawda? Jest w tym innym przekładzie w Brytyjce. A tu jest napisane, przywiedź nas do mądrości. Takie serce, żebyśmy nauczyli się widzieć ten czas, prawda? Widzieć te znaki, ale nie na nich się skupiać. Wiecie, bo ja zauważyłem jedną rzecz, że bardzo często ludzie się skupiają tylko na tych znakach i pomijają więź z Chrystusem. Wiecie, częściej się mówi o tych znakach niż o mojej więzi z Chrystusem, niż o moich doświadczeniach z Chrystusem. No i co mi tego, że ja znam te znaki i te znaki są na pierwszym miejscu. Jeżeli Jezus nie będzie na pierwszym miejscu, niestety nic to nie dam. Ja mam świadomość mieć mocną, że w czasie, jakim żyję, jest czas końca i że znaki się wypełniają, ale tu jest napisane co? Podnieście głowy. Jak to się zacznie dziać, będziecie to widzieć, obserwujecie to, to macie podnieść w górę. A co to oznacza? Co oznacza moje spojrzenie w górę? Czy fizycznie mam podnieść głowę tylko? Ja mam podnieść tęsknotą moją głowę. Ja mam podnieść tęsknotą za moim Zbawicielem. Wiecie? Czy jak w naszych sercach? Czy mamy tęsknotę za Zbawicielem, który ma przyjść? Czy po prostu jest to takie już wyświechtane? No okej, no dobrze, no ten Jezus przychodzi, no przecież zbawił mnie, no to matko, no co, łaskę mnie robi, no przyjdzie, nie? Plan zbawienia wypełni, no. No nie, to nie w ten sposób działa. Biblia mówi wyraźnie, że podnieście głowy, aby z tęsknotą oczekiwać, z miłością, mówi, Panie, kiedy Ty powrócisz? Jeżeli żyjemy naprawdę z Chrystusem, to ta ziemia czym jest dla nas? Walką, prawda? Miejscem walki. Ta ziemia jest miejscem walki. Więc wiecie, my się nie czujemy dobrze, bo nigdy, tak jak w Wielkim Boju jest napisane, nigdy światłość z ciemnością
nie była połączona. Nigdy. No nie wiem, znacie takie historie z historii, że kiedy światłość z ciemnością doszła do ugody i powiedziała, a no to sobie zrobimy razem coś. Znacie coś takiego? Bo ja nie znam. Ja nie znam. No, Biblia mówi wyraźnie, nie ma między światłością a ciemnością, jest zawsze rozdźwięk, jest zawsze walka. I kiedy ja się nie czuję dobrze na tej ziemi, to wtedy co? Wołam do Jezusa i pragnę Jego przyjścia, prawda? Tęsknię za Nim, bo wiem, że to jest ktoś, kto mnie naprawdę kocha, kto mnie chce zbawić. Natomiast jeżeli czuję się dobrze na tej ziemi, jeżeli mi jest bardzo wygodnie, jeżeli ta ziemia jest moją ojczyzną, to ja wcale nie potrzebuję. To ja wcale nie potrzebuję, słuchajcie, kochani, mieć we wnętrzu tęsknotę za Jezusem. No bo ta ziemia mi spełnia te moje pewne, prawda, jakby te moje oczekiwania, czy co by to nie było. Dlatego Biblia mówi, że my jesteśmy kim na ziemi? Pielgrzymami tylko. Przechodniami, gdzie się toczy walka, prawda? Wiele nieszczęść spotyka na sprawiedliwego, jest w Psalmie 34, ale Pan go wyzwala ze wszystkich. Ale jest napisane, że wiele nieszczęść spotyka. To jest ciągła walka. Jak patrzymy na chrześcijaństwo, na historię chrześcijaństwa, to wiemy, że to jest ciągła walka. Tam nie ma na zasadzie, że ci, którzy szli na ugodę ze światem, ginęli. Ginęli. Dlatego, że przyjmowali te wzorce, po prostu usypiali i przyjdzie czas. Dlatego Bóg nas ostrzega, że my musimy być światłem, a nie stawać się ciemnością. Dlatego, że ludzie muszą widzieć to światło. Ludzie muszą widzieć tą odwrotność. Muszą widzieć prawdziwe oblicze Boże, jakie jest. Nie takie, które jest przeginane. I wiecie co? I to jest właśnie wspaniałe, że my nie mamy się obawiać, że my możemy cierpieć, że my możemy nawet umrzeć za Jezusa. No ja wiem, że dzisiaj w tym świecie to my powiemy nie, to wiesz Jezu, nie wiesz, ja Cię kocham, wiesz, no ale tak, no nie chciałbym tam cierpieć dla Ciebie, nie chciałbym umrzeć, bo to jest takie niewygodne, wiesz, no ja w takim świecie żyję, takim wygodnym, no, strefa komfortu, jest bardzo fajnie, im lepszą mam strefę komfortu, to tym mi lepiej, no przecież Jezu, no Ty mnie kochasz przecież, no to dlaczego mam nie wieść tej strefy komfortu, prawda? No przecież, matko. No okej, okay. Tylko Jezus powiedział, że my idziemy jaką drogą mamy iść? To jest strefa komfortu? To się zapytam. Czy wąska droga jest strefą komfortu? Tak jest tam napisane. Idziecie wąską drogą, która jest super komfortowa. Ale w czym jest komfort Boży? W tej. Czy Bóg tylko same cierpienia, same te jakieś ascetyzm? Nie. W czym jest komfort w tej drodze? Jak myślicie? Czym jest komfort w tej drodze? Pokój Boga. To jest komfort. To jest komfort Boży. To jest to, co Bóg chce nam dać. Ale On nie chce, żebyśmy mieli komfort ten światowy, mój własny, egoistyczny komfort, że ja się dobrze czuję, że mi jest fajnie. No dobrze, że Ci jest fajnie. No ale co dalej? Jak będzie Ci tylko fajnie, to o tym Izraelu jest napisane: utył jeżgun i zaczął wierzgać. O Izraelu. Takie słowa są. Utył jeżgun i zaczął wierzgać. A dlaczego utył? Bo było dobrze. No ale co zrobił później? Zaczął wierzgać. A dlaczego? No bo mu było za dobrze. Słuchajcie, bardzo dziwna korelacja jest. Ktoś się spytał, no jak to? No to znaczy się, że ty jesteś za tym, żeby sposób... Ja mówię, nie, ja nie jestem za tym, żeby w jakiś sposób czy coś. Ja tego nie chcę, ale wiem jedno, że jeżeli my staniemy i się staniemy świadkami i będziemy mówić o Bogu, jaki On jest, prawdziwy, będziemy prawdę mówić z Biblii, to co się stanie? Będzie przebudzenie, mocne przebudzenie z mocą, to myślicie, co się stanie na ziemi? Ellen White pisała w Wielkim Boju, że zapłonął stos. Z powrotem. Ale my mamy się bać tych stosów? Nie. Wiecie, czytałem teraz o Hieronimie, o Husie. Jeszcze raz sobie wróciłem, bo to jest naprawdę budujące. Bardzo mnie budują, wiecie, takie przykłady ludzi, którzy idą za Chrystusem całkowicie. Nasz przykład Hieronima jest jeszcze pokazany taki, że on się w pewnym momencie wycofał, prawda? Bo się wystraszył o swoje życie. Zauważcie. Lęk o swoje życie powoduje, że ja się wycofuję i jestem w stanie się zaprzeć Jezusa. Tak. Powiedzieć to do tej pory, co wiem, że to jest prawda, ale ja powiem, nie, to jest kłamstwo. Ja wiem, że to jest prawda, ale teraz powiem, że to jest kłamstwo, bo ja muszę ratować moje życie. Nie, kochani,
Dlatego potrzeba takiego zespolenia Chrystusa. Teraz jest czas budowania prawdziwej wiary, więzi z Chrystusem, żebyśmy byli gotowi na takie coś. Na prawdziwe chrześcijaństwo, bo to jest prawdziwe chrześcijaństwo. Prawdziwym chrześcijaństwem nie jest lajtowe chrześcijaństwo. Lajtowe chrześcijaństwo, które tania łaska, jakieś inne rzeczy. Fajnie jest, fajnie mi jest, bo ja mam strefę komfortu mojej jestem. Ale Jezus mówi, wyjdź z tej strefy, a ja ci wyprowadzę z tej strefy. Nie, 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 Jezu, nie. No ale dziecko, ja chcę cię wyprowadzić z tej strefy. Nie, 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 Jezu, to wiesz, ja tak sobie będę to chrześcijaństwo robił po swojemu. Okej, okay. Tylko pamiętaj, dziecko, że po swojemu jak będziesz robił, efekt będzie twój, nie mój. Bo ja daję zbawienie, prawda? Nie, nie, ty sam siebie nie możesz zbawić. To ktoś mi się ostatnio nawet tak zapytał, mówi, ja mówię, jakbyś się mógł ty sam zbawić, to nie potrzebujesz pośrednika, bo o pośrednika chodzi, bo że po co ten pośrednik? A ja mówię, no wiesz, jeżeli ty byś się mógł sam zbawić, no to rzeczywiście nie ma, no to po co ci pośrednik jakiś? Po prostu sam się zbawiasz, to po co ci w ogóle Bóg, po co ten? Ale skoro jest pośrednik i jest Bóg potrzebny, właśnie są dwie strony. Jedna i druga. Do zbawienia. Dlatego podnieście głowy wasze oznacza taką wiarę. Słuchajcie, prawdziwą, mocną wiarę, tak jak on, kiedy powiedział słowa, że ja nawet tutaj, wiecie, właśnie teraz, niedawno to czytałem. Mocne słowa. Tak jak wypowiedział też Wycliffe, dlatego że i on, i ten to jest niesamowite. Powiem wam, że po prostu jestem pod takim, jestem zbudowany za każdym razem, kiedy to czytam. Jestem bardzo zbudowany, bo to pokazuje mi, że są ludzie i byli, którzy nigdy nie szli na ten i zwyciężyli, bo to jest zwycięstwo. Nie potrzeba daleko chodzić, aby otrzymać palmę męczeństwa. Powiedział, głoś słowo Boże dumnym biskupom, a męczeństwo cię nie ominie. Żyć i milczeć nigdy. Niech spadnie miecz wiszący nad moją głową. Oczekuję wyroku. No ktoś powie, nie, no to jakiś fanatyzm, prawda? To jakiś fanatyzm. Nie, to nie jest fanatyzm. To jest po prostu słowa Wycliffe'a, który mocno stał przy Chrystusie i wiedział, co mówi. Wiedział, o czym mówi, o prawdzie. I świadczył o prawdzie. Natomiast no, Hieronim się wycofał, ale później bardzo mocno, słuchajcie, stanął na skalę, jak zobaczył Husa i jego przykład, że on szedł za Jezusem i on, mimo że cierpiał, mimo że Hieronim też cierpiał, prawda? Później na chwilę, widzicie, wystraszył się i zrezygnował, ale później zwrócił i powiedział, że ja się najbardziej wstydzę tego najgorszego. Grzech mój to było to, że ja się zaparłem Jezusa. Ja się ciebie, Jezu, zaparłem. To było coś strasznego. Po prostu, obyśmy w naszym życiu nigdy nie było, bo to jest ostrzeżenie dla nas, że przyjdzie czas, że koniec czasu łaski będzie i rzeczywiście będą się tułać, jak jest w Amosie napisane. Oni będą się tułać, możemy otworzyć nawet ten Amos jeszcze na chwilę, 8 rozdział i w tym Amosie będą się tułać. Szukać słowa, dokładnie. Będzie pragnienie, ale czego? Nie wolno. Od 11. Oto nadchodzą dni, mówi Pan, gdy ześlę głód na ziemię, nie głód chleba, ani pragnienie wody, bo to będzie jeszcze to będzie i woda, i chleb, prawda, jeszcze się tam trafią, ale słuchania słów Pana i będą się błąkać od morza do morza i od północy aż na wschód będą biegać, szukając słowa Pana, ale go nie znajdą. W tym dniu piękne dziewice i nawet młodzieńcy zemdleją z pragnienia. Ci, którzy przysięgają na grzech Samarii i mówią, jak żyje twój Bóg, Danie, i jak żyje twoja Berszebę, nie upadną i już nigdy nie powstaną. Oni nigdy nie powstaną, nie upadną. To jest jedne z najsmutniejszych słów Biblii, wiecie? To pokazuje ludzi, którzy przespali czas przygotowania i obudzili się w rzeczywistości już zupełnie innej, prawda? Gdzie już nie ma zbawienia, bo jest już podział. Po zakończenie czasu łaski jest podział. Nie ma. Trudno. Był czas teraz, bo teraz jest czas. I Bóg woła do nas. Teraz jest czas przygotowania się na przyjście Jezusa. Teraz jest czas tego, żeby poddać się zupełnie Jezusowi, żeby dać się kształtować. To nie jest łatwe. Powiem wam, nie jest łatwe, bo sam to przeżywam. Kształtowanie wewnętrzne. Robię samotnie z Bogiem po prostu i coraz mocniej, żebym przygnął. Wołam do Niego, żeby zmienił moje serce. Wiecie, bo mam świadomość, że mam problem. Ja mam problem z moim grzesznym, egoistycznym sercem. Ja to przyznaję. Ja mam problem. Jak wy nie macie, nie ma problemu, ale ja mam problem. Ja wiem, że mam.
I wiecie, i ta samotnia powoduje, że Bóg mnie kształtuje i wiecie, to nie jest łatwe. To nie jest łatwe ani przyjemne. Ale ja nie uważam, że moje chrześcijaństwo ma być łatwe i przyjemne. Chrześcijaństwo ma być autentyczne, prawdziwe i mam świadomość, że żyję na ziemi, gdzie co? Toczy się walka. To nie jest ziemia pokoju. Jezus co powiedział? Że przyszedłem co dać? No właśnie, dlaczego? Ktoś powie, no jakiś Jezus dziwny, a przecież mówił o pokoju, prawda? On mówi o pokoju, on bardzo często mówi o pokoju, a tu nagle mówi, że nie, ja nie przyszedłem dać pokój. Ja miecz. No ale komu pokój dać? Tym, którzy przyjmą, prawda? Ci, którzy będą walczyć przeciwko Bogu, no to nie przyjmą tego pokoju. Ale ten pokój ma stąpić, bo co powiedział dla apostołów? Strząśnijcie nawet uszy z waszych, no, prawda? Jeżeli ten pokój ktoś da, a ktoś nie przyjmie, to wróci do niego. Pokój Boga sprawia, jak to jeden więzień powiedział, w jednym więzieniu bardzo strasznym, powiedział, że czuje się najbardziej komfortowo w najbardziej niekomfortowej sytuacji. To sprawia pokój Boga. Wyobraźcie to sobie? Dlatego zrozummy, że bohaterowie wiary, oni mieli ten pokój Boga, który sprawiał, że co? Nie bali się. Nie bali się. Wiecie, bo lęk to jest jedna z największych broni szatana. Lęk. Lęk o życie, lęk o stratę pracy, lęk o tamto, czy tamto, jeszcze co innego, o zdrowie. To są lęki, które szatan chce nam nasączyć nasz umysł. A mamy się bać? Przecież mamy Ojca w niebie, który jest wszechmogący. No, przepraszam, mamy takiego Boga wszechmogącego? A może nie ma ręki, jak powiedział tam, może moje ucho jest za krótkie, a może moja ręka jest za krótka, moje ucho przytępione, żebym słyszał. Może taki to jest ten Bóg. Zależy, jakiego mamy tego Boga, wiecie, bo my możemy mieć swój obraz Boga. Ale ja mówię o tym prawdziwym Bogu, który jest w Biblii opisany, że On jest wszechmogący. I On, dla Niego to nie jest problem. Przygotowanie się właśnie tej miłości, ale wiecie, to poświęcenie może być tylko i wyłącznie z miłości Boga. Tylko i wyłącznie. Nie ma możliwości być poświęconym bez miłości Boga. Słuchajcie, to jest tylko samozbawianie wtedy, o, bym powiedział, robienie jakiegoś kultu, ale ja mówię o zmianie serca. Dlatego nowym stworzeniem jest, Biblia mówi, prawda? Człowiek, który jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. I to nie to, że raz to stworzenie się nastąpiło i teraz już cały czas jest nowy. Nie, on się cały czas zmienia, dlatego że proces uświęcenia następuje, tak samo jak drzewo. Drzewo cokolwiek na ziemi, prawda? Zwierzę albo drzewo, to co? Albo rośnie, a jak przestaje rosnąć, to co? Usycha. No nie ma. Nie, to jest taka zasada. Albo jest jego ekspansja, czyli rośnie, puszcza nowe gałęzie, nowe liście, prawda? Nawet go zetniemy, tak jak mówimy, i też wypuszcza jeszcze. Jak jest korzeń? I co do tego korzenia, powiem wam, że kiedyś, dawno temu, przed potopem, drzewa miały kilometrowe korzenie i były kilometrowe wysokie. Tak, takie drzewa były. Dzisiaj największe drzewa to jest dobrze wyrośnięta trawa w stosunku do tamtego czasu. Myśmy tak skarłowacieli i przyroda wokół nas tak skarłowaciała. Chociaż nam się wydaje, że nie, to nam takie duże, to wow. To teraz z perspektywy naszej tak to myślimy. Ale kiedyś co było? I słuchajcie, ale to nie o tym. Chodzi o te korzenie. Dzisiaj gleba jest słaba. Wiecie, co robi drzewo? Widzieliście drzewa całe wyrwane? Całe drzewo, prawda? Już nawet nie są łamane, tylko wyrwane całe drzewo leży. No właśnie, dlatego że gleba jest cienka, coraz mniej gleby jest, bo człowiek tak ją niszczy, jest później ten i rośliny puszczają korzenie nie w głąb, boku, tylko leci na bok, szukając wody. I jak wiatr powieje mocniejszy, nie musi być nie wiadomo jaki, leci drzewo. I to jest obraz też, że my jako chrześcijanie nie możemy mieć korzenie boki tylko, bo słuchajcie, powieje na nas wiatr. Wyrwie. Przyjdzie doświadczenie, czyli wiatr doświadczeń, wyrwie. Będziemy leżeć. Ale kiedy mamy głęboko korzeń, wtedy co? Nie jest problem. Ale musi być głęboko. Czyli musi być to pełne, dlatego Biblia mówi, my nie możemy powierzchownie się ślizgać. My musimy głęboko trwać w Chrystusie z poddanym sercem, z całkowicie Mu poświęconym i gotowym dla Niego, słuchajcie, na wszystko. Tak to wygląda chrześcijaństwo prawdziwe. Na wszystko. Dlatego, że my wiemy dobrze, że niedługo będzie, co będzie. Wielki ucisk. My to wiemy. My wiemy, że to przychodzi, tylko że to przyjdzie
I przyjdzie, ale wielu ludzi się wycofa, wielu z nas się wycofa i pójdzie, zaprze się wiary. I powie, dobrze, ale ja będę ratował swoje życie. A Jezus powiedział, że jak uratujesz swoje życie, to co? Stracisz na wieki. Ty stracisz na wieki. Jeżeli będziesz chciał ratować, no ratuj to życie, ale ty stracisz na wieki. Ale kiedy oddasz życie za mnie, to zaświadczysz, prawda? I dasz świadectwo, bo nasze życie oddanie, kochani, my często, ja słyszałem już różne opinie od nas, my to podejrzewamy, nie, bo to jest takie zło, ojejku, to jest straszne, to tego, ale patrzymy tylko na siebie. Ale pamiętaj, że ty oddając życie, ty siebie ratujesz i ludzi wokoło, bo dajesz świadectwo, że Bóg jest żywy. W Wielkim Boju, tam gdzieś jest, nie pamiętam w którym rozdziale, ale chyba jeden z tych pierwszych tam było. Tam jest taki fragment, że stos był najlepszą kazalnicą. Zresztą tak, może jeszcze nawiążę, Calvin tak się nawrócił. Jego kuzyn próbował go nawracać, ale jak zobaczył heretyka, który tak tam spokojnie, a on mówi tam gdzieś, jego słowa, mówi, to ja nie mam w sobie pokoju, chociaż te wszystkie ceremonie, mówię, i od tej pory zaczął czytać Biblię. Jak przeczytał Biblię, tak zobaczył, że heretycy mają rację. Stos był najlepszą kazalnicą. Przepraszam, wyczytałem. Tak, ale nie, dobrze. Bardzo dobrze powiedziałeś, bo to pokazuje prawdziwe chrześcijaństwo, prawda? To pokazuje człowieka w obliczu czego? Tak. Śmierci, prawda? I to jeszcze śmierci takiej. I jeszcze jedno, przepraszam, ostatnie. Też w życiu Jezusa nawet powiedział, to nie jest, że my mamy zrobić wszystko, żeby być gotowi, w sensie być jak najbliżej Pana. A jak przyjdzie to do czego, nie martwić się tym, bo nikt nie jest gotowy od razu, wiecie, tak, na prześladowanie. Siły dostanie, tak. To stanie w momencie, kiedy co? Kiedy będziesz z Panem, kiedy będziesz trwał przy Bogu. Zostaw to, nie? Bo jak wpadniesz w panikę wcześniej, bo to nie ma cudu, no zobacz, płonący stos, tak? No oczywiście, bo to ci ludzie, gdyby tak patrzyli, najlepszy upadnie, choćby nie wiadomo. Oczywiście. Jesteś przy Panu, Pan da taką siłę. Tak. Przepraszam, już ci mam wkazanie. Ale nie, dobrze, nie. Dziękuję za te cenne uwagi. Oczywiście, że tak. Kazalnica i nasze życie jest największym tym. Ale powiem jeszcze bardzo ciekawą rzecz. Jeden chrześcijanin napisał tak, że to nie ty idziesz i Jezus dochodzi do ciebie tam w tym stosie, w tym ogniu. Tak jak to było w przypadku Daniela, jego towarzyszy Daniela. Tylko co? Tylko on już czeka na ciebie w tym ogniu. On tam już jest. On czeka na ciebie tam. Wiecie, on tam jest. To nie jest tak, że on dopiero dojdzie. Nie, on tam jest i czeka na ciebie. Tak samo jak czekam na jego towarzyszy. Przypomnę tutaj, w ogóle ciekawe wiary jest o Rzeszu, nie? Przecież komfortu i tak dalej. Pisze w ten sposób. To się samo tłumaczy. O mój Rzeszu. Woło raczej znosić ucisk wespół z ludem Bożym, a nie zażywać przemijającej rozkoszy przemów. Dokładnie. Tak. Ucisk. Ten wiersz, co tam też czytałeś, tam jest, bo tam ci ludzie się bawiący, tak, a tam jest powiedziane, ale nie na wieki, nie na zawsze, coś nie pamiętam, parafrazuję, gdzieś tam było, że po prostu bez względu na to, co dzisiaj jest, to życie się skończy, prawda? Tam najbardziej mi ta zwrotka właśnie, że oni będą, ale nie na stałe. Jakby bez początku, z końcem. O, właśnie to, ale z końcem. Zawsze, jeżeli człowiek nie pójdzie, to zawsze ma koniec. Choćby nie wiem, co tu zyskał, prawda? To jest koniec. A jak będziesz z Panem, tak naprawdę śmierć jest czym? Początkiem, jak staniesz. Dlatego naucz nas liczyć nasze dni. Abyśmy mieli mądre serce. Mądre serca i zrozumienie, co to znaczy właśnie iść całkowite, dlatego że wiecie, albo chrześcijaństwo ma być całkowite, albo połowiczne. Biblia mówi wyraźnie, pamiętacie Eliasza na Karmę? On powiedział krótko do Izraela. Eliasz. Ile macie na dwie strony kuleć, bo tam jest tak, a tu w UBG jest, ile macie między dwoma zdaniami się tam, prawda, wahać? Nie, wy macie być zdecydowani. Wy macie wiedzieć, czego pragniecie. Zbawienia, prawda? Pragnę zbawienia, pragnę Chrystusa. Ja tego pragnę. Ja nie pragnę niczego innego. Jeżeli pragniesz całym sercem Jezusa, to wtedy będzie tak, jak powiedział to Wycliffe. Niech spadnie ten miecz. Ja się go nie boję. Wiecie, Hieronim też powiedział, trzymaliście mnie, aż mi wyszły kości i bielały. Wyobrażacie to sobie? Jakie on cierpienia musiał przechodzić? On powiedział, że aż mi wyszły kości i mi bielały. Byście mnie takie barbarzyństwoście okazali mi. I ja mówię, ale ja w tej chwili mówię, odwołuję tamto i się wstydzę tego, co zrobiłem. I z mocą powiedział, zobaczcie,
To jest coś niesamowitego. I z taką jasnością umysłu, którą nie mógł mieć sam, prawda? Nie mógł mieć po takim więzieniu, po takich lochach. Słuchajcie, przesiadywali tam, nie wiem ile on tam siedział, bo... Tam miesiące były duże. No, bo chust to był ponad rok chyba tam, chust. A czy jakoś już nie pamiętam. No w każdym razie dłuższy kawałek konkretny w lochu, gdzie było jeszcze w pozycji, która wywoływała ból. Bo to jest jeszcze tak. Ale czy my mamy na to patrzeć? Wiecie, ja się tego nie obawiam. Wiecie, po Londynie, kiedy zrozumiałem, co to znaczy całkowite poddanie, kiedy ja zrozumiałem miłość Boga, że Bóg mnie kocha takiego grzesznika, jakim jestem, okropnego grzesznika, który pokazał mi moje grzechy, ale pokazał mi je po to, żeby mi oczyścić serce. Oczywiście nie jednorazowy akt, bo ja potrzebuję tego cały czas pokuty. I wiecie, kiedy tam pokutowałem, kiedy płakałem, zrozumiałem i czułem taką miłość Boga, że ja mówię, Boże, ja chcę być całkowicie Twój. Ja chcę być całkowicie Twój, niezależnie od wszystkiego. I tak jak tutaj właśnie Alek wspomniał, ja mam świadomość, że teraz mogę nie mieć tej siły, ale będę miał dane w odpowiednim momencie. I to nie jest problem. Ale dla mnie teraz jest, czy myśmy podjęli decyzję taką, konkretnego pójścia za Jezusem? Czy my mamy taką decyzję podjętą w życiu, czy całkowicie serce, bodajcie, poczuliście taką miłość, która po prostu i oczyszczenie z grzechu, kiedy po prostu płakaliście i Bóg wam pokazywał wasze grzechy, jakie macie, po to, żeby... I dlatego, jeżeli tego nie było, potrzebujemy takiej samotni z Bogiem, żeby tak się zespolić, żeby po prostu On nam pokazał nasze grzechy, żebyśmy zapłakali nad nimi. Żebyśmy uronili te łzy i żebyśmy naprawdę płakali, żywnie płakali, bo ja żywnie płakałem. Wiecie, to było ileś tam dni, ja nie pamiętam, bo ja nie liczyłem tego. To nie ma znaczenia. Dla mnie też nie ma znaczenia miejsca akurat. Akurat tam byłem, a mogłem być gdzieś tam w jakiejś wiosce, czy w górach. To nie ma znaczenia. Dla mnie znaczenie jest to, że przylgnąłem do Jezusa i mam świadomość, wiecie, do dzisiaj bardzo mocną, Boże, kim jestem. Że jestem takim grzesznikiem, który potrzebuje Ciebie cały czas. Wiecie, cały czas. Bo zanim mam świadomość, że jestem dzieckiem Boga, muszę mieć jakąś świadomość. Że bez Boga... Że jestem prochem, prawda? Bez Boga. I wiecie, dużo ludzi tego nie rozumie. Myśli, że no jak to co? To katowanie się, ktoś mi powiedział raz. A mówię, nie. Świadomość normalna, że jestem prochem bez Ciebie, Boże, ale z Tobą jestem dzieckiem. To jest cudowne. On mnie tworzy dzień. Słuchajcie, ja kiedyś tak myślałem, jak Jezus daje nam zwycięstwo, słuchajcie, to co nam daje? Tam jest napisane, że będzie nam usługiwał. Wiecie, ja sobie nie mogę tego wyobrazić. Takim grzesznikom, słuchajcie, Jezus, Pan Wszechświata, słuchajcie, On będzie im usługiwał. Mało tego, o nich na tronach posadzi, jest napisane w Apokalipsie. O nich na tronach posadzi. To co to za miłość jest, słuchajcie, no, co to za wywyższenie? My zasługujemy na to? Na tronie być? Jesteśmy śmierdzący w grzechu, kochani. My możemy ładnie pachnieć, możemy mieć fajny garnitur i tak dalej, ale tak naprawdę jesteśmy śmierdzący. W grzechu ten grzech śmierdzi w nas. I to jest to. My jesteśmy grzesznikami, nędzarzami, ale jednocześnie w Bogu, jak przychodzimy, stajemy się Jego dziećmi, stajemy się królewiczami, stajemy się matką. To jest, wiecie, królewnami. To jest nie do pojęcia. To jest dla mnie nie do pojęcia. To mówię wam szczerze, dlatego że ta miłość jest tak wielka, że w Londynie ja wołałem, Boże, ja nie rozumiem Twojej miłości. Ja nie rozumiem Twojej miłości. Jak Ty możesz kochać takiego grzesznika, jakim ja jestem? Pokazałeś mi to. Ja nie rozumiem takiej miłości. I wołałem to, co Hiob powiedział. Tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie. Ale teraz moje oko Cię ujrzało. I ja dalej mogę to samo powiedzieć. Ja ze słyszenia wiem o Tobie, ale moje oko Cię teraz ujrzało. Za każdym doświadczeniem z Bogiem, za każdą przemianą, za każdym zmianą mojego serca, Bóg mogę zawołać, Boże, ja tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie wcześniej. To, co powiedział słynny myśliciel Sokrates, wiem, że nic nie wiem. Wiecie? To ma wielki wydźwięk. Wiem, że nic nie wiem. Dlatego, co ja takiego naprawdę wiem? Powiem wam ciekawostkę taką, że czytałem książkę, bardzo fajną, polecam, abyście znaleźli, Nauka zgodna z Pismem Świętym. I w tym między innymi ten chrześcijanin, który jest naukowcem, napisał tą książkę, on poszedł na synod jakichś tam naukowców, gdzie kpili, szydzili z Biblii, śmiali się, no bo ta nauka, prawda, tutaj. I on przyszedł tam i wiecie co, Bóg go natchnął, że wziął 40 pytań, które Bóg zadał Jobowi, on im zadał. I wiecie, co się stało?
Może na jedno odpowiedzieli, a Hiob chyba na żadne, a oni chyba na jedno, ile dobrze pamiętam. Po tylu tysiącach lat, rozumiecie, on mi na jedno pytanie z 40. Jeżeli w ogóle, bo ja już nie pamiętam dokładnie, ale chyba na jedno było tam. Słuchajcie, nie, przecież to nie jest... No i od razu im spadło ciśnienie. Bo szydzili, że oni tyle wiedzą. Tyle wiedzą. A to były pytania z nimi. Odnośnie naukowe, oczywiście naukowe. Jak to, jak tam, jak Bóg zadaje Jobowi. I co się stało? Nagle miny zrzekły. Kurczę, no nie mają odpowiedzi. No ale przecież tak, taką wiedzę mają. I pomimo... prawda, tylu wieków, które przeminęły od tamtego czasu, w XXI tak, wiek. I co? A człowiek nadal... No. Słuchajcie, w cudzysłowie głupi, przepraszam. Zobaczcie, umysł nawet. Co my wiemy tak naprawdę o mózgu? Co my wiemy? No powiedzcie mi. O jej zachodzących reakcjach, o tych nawet, tak jak na przykład ja mam, wiecie, dwoma rękoma piszę, dwoma mogę tak i tak i tak, wiecie, i ludzie nadal do dzisiaj nie mają pojęcia, co to, dlaczego, jakie to są połączenia w półkuli, co się dzieje, że tak się dzieje nieraz, no, a się inaczej dzieje, ale to nie ma znaczenia, wiecie, po prostu to jest to, że Bóg mówi, ja ukrócę tą mądrość tego świata, prawda, w tej pysze, w tym wszystkim. Ja daję, ja jestem mądrością. Każdy, kto mi się podda, on dopiero będzie mądry, bo będzie czerpał z tego skarbca, prawda, ze mnie. Tak samo będzie i prawdziwą miłość okaże, i prawdziwą łaskę, i sprawiedliwość, i tak dalej. Nie ma poza Bogiem możliwości, żebyśmy sami tworzyli coś z siebie. No możemy, ale to tylko będzie grzech, zepsucie i wszystko. I obojętnie, co byśmy robili, jeżeli to robimy bez Boga, to jest to bez sensu, a nawet szkodliwe. Dlatego tak bardzo potrzebujemy tego powrotu, całkowitego poddania. Także zobaczcie, ci bohaterowie wiary, tak mocni, zobaczcie, ja tutaj parę... parę takich fragmentów, wiecie, zobaczyłem. Bo zobaczcie, łaska Boża podtrzymywała go podczas tygodni cierpienia poprzedzających wyrok. Pokój z niebios napełnia jego myśli. Pożegnalny list do przyjaciela tak kończy. Pisze na list z więzienia ręką zakutą w łańcuchach, oczekując jutrzejszego wyroku śmierci. Gdy z pomocą Jezusa Chrystusa spotkamy się w przyszłym wspaniałym życiu, dowiecie się, jak łaskawy okazał się Bóg dla mnie, jak skutecznie wspierał mnie w chwilach pokus i prób. I wiecie, to są słowa, które Ellen White w innym miejscu powtórzyła. Tak, Hus. Wiecie, co powtórzyła? Powiedziała, że my, jak przychodzą do nas konkretne doświadczenia, znaczy w ogóle doświadczenia, ale konkretne, to my powinniśmy wołać do Boga o moc do przejścia ich, ale wiecie, co jeszcze powinniśmy robić? Dziękować Mu za to, że nam to daje. A powiedzcie, kto to robi? Co? Pretensje do Boga! Boże, jak Ty mi możesz to dawać? Ja cierpię! A Jezus to, przepraszam, na Bahama poszedł? Wiecie, ja się teraz zastanawiam, jak chrześcijanie postrzegają chrześcijaństwo. Mój Pan Jezus poszedł na krzyż, prawda? A chrześcijanie chce iść na Bahama. A chrześcijanie chce iść na Bahama. Chce sobie polecieć. No ale Jezus poszedł na krzyż. On nie poszedł na Bahama. I wiecie, często tak mówię, że mówię, gdzie Jezus poszedł? A my mamy iść podobno śladami Jezusa. To jest chrześcijaństwo, prawda? To jest naśladowanie Jezusa. No to przepraszam. Coś się rozmienia, prawda? Nie ten kierunek. Albo ja chcę naśladować Jezusa i idę Jego śladami, a Jego ślada gdzie wiodą? Proste. Ale mnie to nie przeraża, wiecie. Ja chcę dla Jezusa być... Ja chcę zaświadczyć, że Chrystus jest prawdziwy. Bo pamiętajcie jedno. Kiedy ja się wypieram, to świadczę, że tak naprawdę Boga nie ma. Kłamstwo mówię, nie? Że nie ma, który mi nie pomaga moim życiem. Jeżeli ja użalam się nad sobą, ja świadczę, że Boga nie ma. A powiem wam jeszcze ciekawe. Jeden z misjonarzy, nie nasz akurat, ale inny, ja czytałem tam, czy słuchałem jego, ciekawy wykład miał o cierpieniu, powiedział, że wzięli z żoną taki układ, że kiedy cokolwiek się złego stanie, to nie będą psioczyć, nie będą narzekać, w ogóle, wiesz, tylko klękną, pomodlą się do Boga, tyle, nie? Oddadzą do Bogu. I wiecie, kiedyś przyjechali z misji do Brazylii, okazało się, że właściciel sobie przypomniał nagle, że ktoś wcześniej nie płacił, wiecie, i im wyłączył prąd.
No i rozgroziła się lodówka, tam było mięso, słuchajcie, zaśmierdziało się, po prostu, nie wiem, czy ta lodówka się otworzyła, czy coś, no tak śmierdziało, tam już były robaki. I oni wchodzą do tego domu, ani światła, śmierdzi okropnie. I żona, no, nie wytrzymała i zaczęła trochę, zaczęła się już pomału wchodzić w stan, wiecie, no, jaki, taki znajomy nam. A on wtedy powiedział, kochanie, wiesz, cośmy sobie przyrzekali? No, ona mówi, wiem. Klęknęli i wiecie, 3 razy musiała podchodzić, żeby mogła naprawdę z serca podziękować Bogu i pomodlić się. 3 razy do tej modlitwy, bo już była tak nakręcona, wiecie, już w tym przestrzeni. Wiecie, co on powiedział? Bardzo ciekawą rzecz. Narzekanie, użalanie się na sobą, to jest zaproszenie demonów do siebie. Zapraszamy demony. One kochają to. One kochają, żebyśmy się użalali. Prawdziwy chrześcijanin się użala. Wiecie, co jest napisane wtedy? Co powiedział? Nie mam tu zaznaczona. Hieronim powiedział, że to nie przystoi mężowi pełnemu wiary. Ja nie narzekałem ani razu, mówi. Jakście mnie trzymali, te białe kości, te inne rzeczy. Słuchajcie, ani razu. Zobaczcie, niesamowite. Boże, daj mi takie serce. Daj mi takie serce. Że mógł mieć, wiecie, dojrzałe chrześcijaństwo. Kiedy teraz czytam książkę, wiecie, Moje życie, Ellen White, też widzę już bardziej bliżej nas, też widzę dojrzałe chrześcijaństwo. Kiedy w problemach, na przykład po śmierci męża, ona krzyczała z bólu, chciała krzyczeć z bólu, po prostu takie cierpienie miała, bo byli tak złączeni, ponad 30 lat pracowali razem, kochali się, wiecie, to było strach, to było... I ona chciała krzyczeć, ale wiecie co? Wiedziała, że co to da? Nic. I wiedziała, że jakie świadectwo da. Pomodliła się do Boga i dostała siły. I nie zakrzyczała nie. Ani nie narzekała. Co byłoby normalne, prawda? No przecież matko, każdy by to zrozumiał. No zakrzyczałaby z bólu i tak dalej, bo to ból przecież... I... Nie, ona tego nie zrobiła. Widzicie, jakie chrześcijaństwo dojrzało? Kiedy ja to czytam, mówię, Boże, gdzie ja jestem? A co ze mną? A gdybym ja takie doświadczenie przechodził, co ja bym zrobił? Wiecie, wielu adwentystów mówi, no ale ja nie wiem, co bym zrobił, czy coś. Ale ja teraz mam się poddać tak Bogu, żebym wiedział. Żebym był z Chrystusem, żebym wiedział, że Chrystus jest ze mną i wtedy ja przejdę, prawda? Nie to, że ja jestem silny i mocny, ja przejdę każde doświadczenie jak przecinak. To nie o to chodzi. Że Chrystus jest ze mną. Wiecie, chciałem jeszcze jeden fragment przeczytać, który jest bardzo, bardzo jakby... Tutaj myślę i po tym fragmencie my będziemy kończyć. To jest fragment, który mówi też właśnie o... Aha, bo to jest jeden jeszcze. Zobaczcie. Raz po raz ukazano mi, że lud Boży w obecnych czasach ostatecznych nie może być bezpieczny, ufając ludziom i opierając się na cielesnym ramieniu. Potężny klin prawdy odłupał ich ze świata jak surowe kamienie, które muszą zostać ociosane, ukształtowane i oszlifowane przez proroków za pomocą karcenia, ostrzeżeń, napomnień i rad, aby zostali ukształtowani stosownie do boskiego wzorca. Na tym polega dzieło pocieszyciela. Na przekształceniu charakteru, serca i charakteru, aby ludzie zachowywali drogę pańską. Na czym polega działanie Ducha Świętego Pocieszyciela? Przekształceniu. Przekształceniu. Na napominaniu, na kształtowaniu człowieka do tego, żeby był zbawiony, prawda? No bo Bóg człowieka kocha, chce go zbawić. Jeżeli by go nie kształtował w ten sposób, nie napominał, nie kształtował, no to wtedy nic by nie było. To by było, nie było, wiecie, bo zawsze prawdziwe chrześcijaństwo, teraz mi taka myśl jeszcze przyszła, tak wspominam to, co tutaj Waldek mówił, o Wesleyu, jak się nawrócił w Wielkim Boju jest napisane. Wiecie, on płynął statkiem, a był przecież, wow, taki wspaniały, tak mocno trwał przy Bogu, tak mu wszystko robił, taki był bardzo gorliwy, ale niestety sam się zbawiał przez ten moment. I kiedy zobaczył, ale nie miał pokoju. I słuchajcie, jest sztorm. Wyobrażacie sobie? Sztorm, łamie maszt. Ludzie biegają po pokładzie. Ci, którzy są tacy religijni, oni nie mają pokoju, oni w panice biegają, ratują swoje życie, oni nie wiedzą, co zrobić. A bracia czyscy czy morascy klękają z żonami, już nie pamiętam, czy to było na pokładzie, czy to było pod pokładem, no nieważne. I wiecie co? Oni klękają i się modlą. Słuchajcie, tak jakby byli na łące. Wow.
Ale oni nie są na łące. Oni są w czasie sztormu, który za chwilę spowoduje, że może statek pójść na dno. A oni klękają i się modlą. I wiecie co? Wesley, patrząc na to, mówi: matko, ja jestem taki uświęcony, a ja nie mam pokoju. A ja nie mam pokoju. A ci tak zwani heretycy, oni mają taki pokój. I wiecie co zrobił? I był w tym kole i się pyta jednego, pamiętam tego, mówi: słuchajcie, nie baliście się śmierci? Dzięki Bogu nie. No tak patrzymy, a wasze dzieci kobiety? Wasze dzieci kobiety nie boją się śmierci. Słuchajcie, to jest to. To jest to. A Waldensi to samo. Oni szli, oni wiedzieli, że wyjdą i mogą już nie wrócić. Oni szli oddając swoje życie dla Chrystusa. Dla nich to nie był problem. To nie było to, że oni mają iść szerokim traktem. Nie. Oni szli wąską dróżką. Oni szli wąską dróżką. I oni wiedzieli, oni byli przygotowani na to. My jesteśmy rozpieszczeni. My żyjemy w czasie, wiecie, że z jednej strony mamy świadomość tego, co będzie, a z drugiej strony jest rozpieszczenie, prawda? Chrześcijaństwo jest rozpieszczenie, rozkapryszenie, jakiekolwiek doświadczenie, trudność. Wow. Tak jak to ziarenko w tym, w bucie grzęzi, prawda? To już jest problem. Już jest wielki problem. Powinniśmy bardzo pokutować. Zobaczcie, bo teraz idzie się z książkami i człowiek cieszy się. Jaka dobra reakcja. O, jak oni to przyjmują. A czasami nie wiem, czy macie w sercach, też to mam. Naprawdę teraz jesteśmy. Ktoś nas zruga, powiada, co ty heryk, znaczy no nie powie tak, ale wiecie, to od razu, może lepiej bym tego nie robił. Zobaczyliście? Nawet jeszcze dobrze cierpienia nie ma. Ja jeszcze dokończę o tym, przepraszam, jak mówiłeś, tam to jest wspaniała sprawa, to jest opis wielkiego boju. Na Wesleyu bracia Częsty, zanim jeszcze burza była, już zrobili wrażenie. Dlaczego? Bo ci, co tak latali i się bali tej burzy, to wcześniej to ich popychali, a oni robili najgorsze usługi. Wiecie, na statku kiedyś nie było obsługi tych kelnerów, tak? Oni pomagali ludziom, coś, a ci ich popychali, wszystko, a potem dopiero zobaczyli, co oni są warci. I tak naprawdę myślę dzisiaj też, że, wybaczcie, analogia, nasze chrześcijaństwo, co jest warte, przekonamy się w przyszłości. Tak. I to jest jedna wielka prawda. I wiecie, co my potrzebujemy? Tak, jeszcze. Ale każdego dnia zdajemy egzamin. Bo jak dzisiaj nie zdasz, to w przyszłości go nie zdasz, bo to jest wielka prawda, prawda? W drobnych, jak już powiedziałem, jeśli jesteś w drobnych, to w wielkich. Więc jak przyjdzie co do czego, to dopiero w wielkich. Tak. Ja się przepraszam, bo ja tak, ale mnie tak nastawia twoje kazanie jakoś dzisiaj na myśli. Ale Pan już powinien pamiętać tekst, gdzie napisane, kogo Pan miłuje, tego karci i smaga. Tak jest. Czyli wychowanie Boże polega na doświadczeniach. Słuchajcie, otwórzcie Joela jeszcze. To jest tekst, który Bóg mi dał na samym początku, jak zacząłem w ogóle mówić kazań. To już około 30 lat temu. I słuchajcie, Joela, jest to niesamowity fragment właśnie, który tyczy nas i mówi o nas. Dlaczego? Dlaczego po prostu, czego my potrzebujemy w tej chwili? My, wszyscy, cały Kościół i my, osobno i razem jako wspólnota, Joel. Jest to bardzo mocny fragment. Jest. I to są dwa fragmenty. Pierwszy fragment to jest od 13 po 15. Bo zobaczcie, to tyczy nas wszystkich. Zobaczcie, przepaście się i płaczcie. Po pierwszy rozdział. Kapłani, zawódźcie słudzy ołtarza, przyjdźcie i nocujcie w worach słudzy mojego Boga, bo zabrakło ofiar z pokarmów i płynów w domu waszego Boga. Jak to zabrakło pokarmu i ofiar? Jak to? Ofiar nie było? Nie. Wiecie, co to znaczy? A my mamy być jacy dzisiaj. Mamy złożyć nasze ciała jako ofiarę, prawda? Wszystko. Przecież w Rzymianach jest wyraźnie napisane, prawda? My jesteśmy ofiarą, jesteśmy kapłanem jednocześnie i świątynią. Tak jak Jezus, zobaczcie. I teraz jest napisane wyraźnie, że nasze ciała, złożenie naszych ciał to jest ofiara. Oczywiście ja nie mówię, że specjalnie pójdę i się złożę ciało fizycznie, bo mam złożenie i duchowo mam złożyć ciało, i psychicznie, i fizycznie, czyli całkowicie się poddać Bogu inaczej. To jest to złożenie ciała. Czyli zabrakło ofiar. Dlaczego? Bo ludzie się nie poddają całkowicie Bogu, bo się boją. Wiecie, jedna osoba mi szczerze powiedziała: wiesz co, ja nie chcę się poddać Jezusowi całkowicie, bo boję się, że a nuż Jezus mi coś powie, a ja nie będę chciał tego zrobić. No, ale szczerze mi powiedziała. A nuż Jezus mi powie coś, że mam to wykonać, a ja powiem nie. Jezu, nie, to jest straszne, ja tego nie zrobię. Słuchajcie, pamiętacie tego, kto był przed Ellen White powołany? Tak.
On też nie chciał wykonać zadania, bo to zadanie wymagało wyśmiania, wykpinie, wyszydzenia, prawda, prześladowania. Czy on się Fosem nazywał? Chyba tak, to był tak, białoskóry, bo pierwszy był czarnoskóry, później był ten biały. I ten biały, słuchajcie, on po prostu nie chciał wykonać, bo on nie chciał cierpieć dla Jezusa. On nie chciał się. Ale kiedy Bóg mu odebrał to, wiecie, to było straszne, kiedy on, wiecie co? Zebrał już, bo usłyszał najpierw głos, nie rób tego, bo zasmucisz Ducha Bożego. A on dalej. A później usłyszał, zasmuciłeś Ducha Bożego. I wiecie, co się stało? I on zebrał ludzi i chciał mówić, ale już nie miał co. Bo Bóg mu odebrał, zasmuciłeś Ducha Bożego. Prawdopodobnie popełnił grzech przeciwko Duchowi. Jego życie jakby wskazywało na to. Nie wiem, jak jest, oddaj to Bogu. Ale jedno jest pewne, że on stanął, słuchajcie, chciał mówić i świadek, czytałem o tym, świadek był i widział, pierwszy raz widział tak dramatyczną sytuację człowieka, który chce powiedzieć, on nie wie co. Straszne. Ludzi zebrał, on chce coś powiedzieć, ale on nie ma już. I kiedy spotkał Ellen White, która miała ten dar, która mówiła, ten dar proroctwa, i on mówi, wiesz co? To było jedno spotkanie jego z nią. On w jakiejś bocznej sali wtedy był. Ona była młodziutka wtedy, tam 17 lat zaczęła mówić, początki to były. I on mówi, poszedł do niej później, po tym, co ona powiedziała, i mówi, wiesz co, ja miałem to mówić, to co ty teraz mówisz. Ale ja jestem przeklęty. Coś takiego powiedział o sobie. I poszedł, i już się nie interesował jakby. I mówi tak, głośno i mów, i nie zrób tego błędu chyba. Nie wiem, już nie pamiętam, chyba coś takiego. Nie zrób tego błędu, co ja zrobiłem. Po prostu... I tak samo dla nas. To jest takie ostrzeżenie, że nie zróbmy błędu, żebyśmy zostawili swoje zbawienie, po prostu żebyśmy odłożyli je, żebyśmy nie przygotowali się należycie, całkowicie poddając i dając te ofiary, żeby tych ofiar nie zabrakło. I zobaczcie co, głoście święty post, zwołajcie zgromadzenie, zbierzcie starców i wszystkich mieszkańców ziemi w domu Pana, waszego Boga i wołajcie do Pana. Ach, co to za dzień bliski, bowiem jest dzień Pana. Nadejdzie jak spustoszenie od Wszechmogącego. Co to za dzień? Ten dzień jest bardzo blisko. Ten dzień dla niezbawionych będzie straszny, a nawet i dla zbawionych będzie straszny, bo ten dzień będzie straszny, no tak jak Biblia mówi. Ten dzień będzie straszny. Po co wam ten dzień? Jeżeli nie podacie serca, to po co wam ten dzień? On będzie dla was koszmarem. Już zupełnym. Ale nawet dla zbawionych będzie straszny, bo on nie będzie wspaniałym dniem, jakimś, nie wiem, kwiaty, słońce i tak dalej. Będzie pełny dymu, przerażenia, trzęsienie ziemi, różnych rzeczy, nie wiem, co jeszcze tam będzie. W każdym razie, a jeszcze ten fragment, drugi rozdział Joela, od 12. Dlatego jeszcze teraz mówi Pan, wróćcie do mnie całym swym sercem. Zobaczcie, wróćcie w poście, płaczu i w lamencie. To jest powrót prawdziwy całym sercem do Boga. Jakim? W poście, płaczu i w lamencie. Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty i nawróćcie się do Pana. Łatwiej jest rozdzierać swoje szaty, prawda? To jest takie proste. Rozwalej, pójdzie tam ten. To jest zewnętrzne. Waszego Boga, bo On jest łaskawy, a jeżeli ma być rozprute wasze serce, wiecie, to nie jest łatwe. Nieskory do gniewu, hojny w miłosierdzie i żałuje nieszczęścia. Zobaczcie, któż wie, czy nie zawróci i nie będzie miał żal i nie zostawi po sobie błogosławieństwa na ofiarę z pokarmów i spłynów dla Pana swego Boga. Zobaczcie, kto wie, czyli tą ofiarę. Złożycie tę ofiarę. Zadmijcie w trąbę na Syjonie, głoście święty post, wołajcie zgromadzenie. Drugi raz jest to powtórzone. Zgromadźcie lud, poświęćcie zgromadzenie. Zbierzcie starców, zbierzcie dzieci i niemowlęta ssące piersi. Niech oblubieniec wyjdzie ze swojej komnaty, oblubienica ze swojej komnaty. Niech kapłani cudzy Pana płaczą między przedsionkiem a ołtarzem i niech mówią, przepuść Panie swemu ludowi i nie wydawaj swego dziedzictwa na pohańbienie, aby poganie nad nimi nie panowali. Kto to są kapłani? My wszyscy, prawda? Jesteśmy rodem królewskim, kapłańskim według Nowego Testamentu. Więc czemu mieliby mówić wśród narodów, gdzie jest ich Bóg? To jest to, co jest bardzo niewygodne, ale to jest to, co my mamy dzisiaj zrobić. Mamy indywidualnie, samotnie zrobić, żeby po prostu pokutować, naprawdę pokutować całym sercem. Zobaczcie, co robili przed wylaniem Ducha Świętego apostołowie. Byli skłóconymi ludźmi, walczyli o władzę. A po wylaniu Ducha, zobaczcie, przed wylaniem Ducha co nastąpiło? Zespolenie się, jedność. Zaczęli wyznawać wszystko Bogu. I oby tak było, kochani. Oby tak było, oby Pan po prostu dotknął nasze serca, abyśmy zrozumieli, co to jest to spojrzenie w górę, że to spojrzenie w górę właśnie oznacza to.
to jest to złożenie ze swojego ciała ofiary. I w sensie duchowym, i w sensie psychicznym, i w sensie fizycznym. Również, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Znaczy, teraz i tak jest, bo to jest cały czas. Ale nawet i w sensie takim, że jeżeli będę miał spłonąć na stosie, nawet jeżeli to nie będzie stos, jakby tak przysłowiowy. Tak, to doświadczenie. To słuchajcie, my się nie mamy bać. Mamy Pana, ale najważniejsze, że ja zrobię to dla Chrystusa, którego kocham i wiem, że później będę wieczny z Nim. Czy to jest mamy porównanie żadnego do tego chwili, do tego błysku, a później do tego cierpienia naszego jakiegokolwiek, największego. To jest nic w porównaniu do tego, co będzie później. I oby tak było. Chwała. Niech Bóg będzie uwielbiony w nas i przez nas.